Witajcie, tu Lubsogwel Soundwave, a to jest kolejna wideorecenzja, w której omawiam set Bionicle z 2008 roku Makuta Antroza. I na początku chciałbym serdecznie pozdrowić pewnego użytkownika polskiego forum Bionicle, Dart Destruktora, a właściwie DD, który od dłuższego czasu chciał, żebym zrobił reckę jakiegoś dobrego setu Bionicle, tak dla odmiany. No to stwierdziłem, dobra, czemu nie? I więc to jest recenzja tym razem dobrego setu. Tak jest, już na początku wiecie, że to będzie dobry set. A dlaczego? Ano dlatego, że jest to Makuta. Zawsze lubiłem Makuta. A Antros chyba w sumie był moim ulubieńcem. Naprawdę spory set. Świetnie się prezentuje. Jak przystało na Makutę. Wygląda jak jakiś wampir, ponieważ taki był motyw w 2008 roku. Makuta jak wampiry i inne tego typu stworzenia. Tak, takie jakieś monstra. No ale głównie to wszystko wyglądało jak jakieś wampiry. No i Antros trzyma się tej reguły, ponieważ no popatrzcie, to jest dopiero wampir czarno-czerwony, skrzydła, szpony, twarz, właściwie maska, zaraz się nią zajmiemy. Ale najpierw powiem coś o pozowalności, która jest bardzo dobra. Nogi zginają się w kolanie. Standardowa tutaj pozowalność, tak. Tutaj 360 stopni. Ręce też bardzo fajne. Zginają się na podobnej zasadzie. Tak. W dodatku Antros ma też dodatkowe stawy, które pozwalają mu poruszać skrzydłami. No i oczywiście może poruszać głową. 360 stopni. I głowa. Rany, jaka jest ona piękna. Jeśli można tak mówić o takiej ohydnej gębie, ale tutaj to jest komplement. Naprawdę świetna maska. Te kły, te motywy. Czarno-czerwona. Nie jest do końca czerwona, ale w tym wypadku to zdaje egzamin, bo naprawdę świetnie wygląda. Także maska jest zajebista. Natomiast twarz to standardowa twarz Bionicle w tamtym okresie. Czyli generalnie brzydka jak noc. Zakrywamy ją genialną maską, która jest brzydka, ale jest jednocześnie wspaniała. Tamta jest tylko brzydka. Tak więc, tak. Broń. Bardzo fajna. Jakieś, w sumie trudno nazwać co to jest, jakieś szpony. Tutaj mamy mechanikę, jakąś sprężynę czy coś takiego. Tak, naprawdę elegancka broń, która pasuje dla Makuty. Świetna broń. I ma dwa taku, razy dwa, ma dwie sztuki tej broni. Natomiast jego broń, druga broń, to ta wyrzutnia pijawek cienia, która niestety jest jedną z dwóch wad tego setu, naprawdę. Działa to na takiej zasadzie, że tutaj mamy taki element wykonany z miękkiego plastiku. Trzeba to wcisnąć i wtedy kula powinna polecieć, otworzyć się i wypuścić pijawki cienia. Tak przynajmniej jest w teorii, ale jak będzie w praktyce, za chwilę zobaczymy. Uwaga. Ha, nie rozpadło się. Trzeba chyba wyrzucić tym trochę mocniej. No. Pijawka cienia. Wykonana z gumy, jakaś mała, dlatego wypada z rąk. Ma tutaj krzyżakowy otwór, czyli można ją gdzieś tam sobie wczepić. Ale generalnie to jest taka jakaś... Nie. To jest słabe, w ogóle niepotrzebne.
Te elementy wyglądają fajnie, w ogóle kula wygląda generalnie fajnie, ale gimmick jest słaby po prostu. To prawie nigdy się nie rozpada. I co, to się rozpadnie i pijawki leżą na ziemi? No, nie przyczepił się przecież same z siebie. Tak więc generalnie nietrafiony gimmick. W ogóle dlatego też tych pijawek w ogóle w tej kuli nie trzymam, tylko na potrzeby recenzji jedną sobie tutaj włożyłem. W sumie bez kuli to Antros wygląda jakoś tak pusto. Niektórzy mogą też powiedzieć, że wadą jest ta talia osy, ale akurat mi to się podoba, naprawdę. Antros przynajmniej może wyglądać na jakiegoś wysportowanego, a nie jakiś gruby makuta. No tak, oczywiście trzeba go odpowiednio ustawić, żeby nie tracił równowagi. Druga wada tego setu to ta szyja, która niestety nie jest odpowiednio zamocowana. Jest luźno zamocowana i się majta. I naprawdę ustawić głowę Antroza prosto, żeby nie opadła na którąś ze stron, to jest prawie że niemożliwe. Mission impossible normalnie. A Antros w tym wypadku to Tom Cruise. Nie da się, nie da się po prostu. Niemiłosiernie mnie wkurwia to, że nie można tego jakoś fajnie ustawić. To i ten shit, to są największe wady tego zestawu. Ale naprawdę, poza tym, to jest naprawdę fajny set, który robi świetne wrażenie. I osobiście, moim zdaniem, jest to najlepszy Makuta w 2008 roku wydany, naprawdę. Po prostu wygląda świetnie. Prawdziwy badass, naprawdę, prawdziwy badass. I szkoda, że musiał tak beznadziejnie skończyć fabułę. Naprawdę, Antro zasługiwał na coś więcej, bo jako set jest rewelacyjny. Naprawdę, polecam osobiście ten set. I nie zabiorę go z ekranu, tak jak zabieram inne sety, ponieważ ten set jest po prostu rewelacyjny. I cóż, to by było wszystko w tej wideo recenzji. Trzymajcie się.